Naszą przygodę rozpoczynamy od 16-milionowego Karachi. Często nazywane jest ono miastem świateł ze względu na dobre oświetlenie w nocy. Jest to 7 miasto na świecie pod względem wielkości i 4-krotnie większe od Nowego Jorku. Jak bardzo odmienna jest tutejsza kultura, przekonujemy się już w hotelu. Do naszej koleżanki z ekipy nigdy nie zwracano się bezpośrednio i jako jedyna kobieta sama musiała nieść swoje bagaże. W Lahore jesteśmy przed 12, gdzie odbiera nas wynajęty przez agencję kierowca. Lot do Lahore zajmuje nam nieco ponad godzinę. Do samolotu warto jest zabrać ze sobą kurtkę, bo na pokładzie panują bardzo niskie temperatury. Zaoszczędzamy tym samym 17 godzin jazdy samochodem z Karachi do Lahore. Jadąc do hotelu, mijamy co chwilę kozy, owce, krowy, konie, a nawet wielbłądy. Zwiedzanie zaczynamy od meczetu Badszachi, czyli cesarskiego meczetu połączonego z fortem Lahore. Gdy wychodzimy z klimatyzowanego samochodu, jest już 36 stopni i czujemy się niczym w piekarniku. Przed meczetem, gdzie chodzi się boso, asfalt od razu parzy nas stopy, sprawiając wrażenie chodzenia po gorących węglach. Przed wejściem trzeba je umyć, do czego służą liczne natryski. Czystość, jak mówią napisy nad nimi, to połowa wiary. Co chwilę jesteśmy zaczepiani przez Pakistańczyków, którzy chcą robić sobie z nami zdjęcia. Uciekamy więc bardzo szybko z meczetu i udajemy się do granicy z Indiami w mieście Wagha. Tam popołudniami odbywa się uroczysta zmiana warty. Okazuje się jednak, że z powodu kilkudniowej nieobecności jednego z urzędników ceremonia zostaje odwołana. Jedziemy więc na targ. Można tu kupić niemal wszystko. Roi się tu od motorów, riksz, kóz, owiec, przypraw, ulicznego jedzenia, ubrań, świecidełek, spacerujących w hidżabach kobiet, a także nawołujących sprzedawców i targujących się klientów. Próbujemy paru lokalnych dań, których nazw nawet nie jesteśmy w stanie powtórzyć. Lahore zachwyca pięknem zabytków, a także gościnnością, szczerością i otwartością mieszkańców, którzy są żywo zainteresowani nawiązywaniem z nami kontaktów. Bardzo często autentycznie cieszą się, że przyjechaliśmy do ich pięknego kraju i mówią nam wprost: pokażcie światu, że my nie jesteśmy tymi złymi.
Podróż autobusem z zafoliowanymi fotelami do Islamabad zajęła nam 5 godzin. Ze względu na odwołany lot do Skardu spędzamy tutaj jedynie 2 godziny. Teraz czeka nas 20-godzinna jazda drogą śmierci Karakorum Highway. Mijamy udekorowane i tętniące całą noc życiem miasteczka, w których Pakistańczycy już celebrują zaczynające się za parę dni święto dziękczynienia Eid Mubarak. Jest to dzień radości, modlitwy, wzajemnego pojednania i dziękczynienia Bogu za przeżycie okresu postu i za przebaczenie grzechów. Muzułmanie w tym dniu odwiedzają się nawzajem, składają sobie życzenia i obdarowują prezentami. Podczas postoju i nocnej degustacji pakistańskiej kuchni dowiadujemy się nieco o tutejszej kulturze, jakże odmiennej od naszej. Okazuje się bowiem, że relacja mężczyzny z kobietą jako para ze względów kulturowych nie jest uznawana. Jeśli relacja zaczyna wychodzić poza sferę koleżeńską, mężczyzna musi poprosić swoich rodziców, by uzgodnili szczegóły ślubu z rodzicami wybranki i dopiero po ślubie mogą oni pozwolić sobie na bliskość. Zostajemy zatrzymani na kontrolę, podczas której jeden z funkcjonariuszy, starszy, ubrany tradycyjnie i z długą brodą, zadaje nam niewygodne pytania, czy lubimy muzułmanów i czy chcemy przejść na islam. Udaje nam się wykręcić od odpowiedzi na to drugie pytanie, ale wzbudziły one w nas spory niepokój. Budzimy się na ponad 4000 metrów na przełęczy Babu Zartop. Wjechanie samochodem w krótkim czasie na tak dużą wysokość grozi niedotlenieniem organizmu. Rozrzedzone powietrze sprawia, że trudniej nam się tu oddycha i nie możemy tu długo przebywać, aby nie nabawić się choroby wysokościowej. Pierwsze widoki Karakorum, moi drodzy.
Po 10 godzinach jazdy zmieniamy auto na Land Cruisera z napędem 4x4. Kolejne 10 godzin jedziemy górską i rzadko gdzie utwardzoną drogą nad przepaściami, gdzie wyminięcie się z jadącymi z naprzeciwka kolorowymi ciężarówkami stanowi nie lada wyzwanie. Malowanie i przystrajanie ciężarówek jest tu tradycją i sztuką. Ich właściciele niekiedy wydają na to całe majątki. Karakorum Highway się zmienia. Chińskie korporacje budowlane pracują tu pełną parą i już za parę lat ta niebezpieczna szutrowa droga zamieni się w asfaltową mini autostradę. Na tym odcinku bardzo często zdarzają się wypadki śmiertelne, co dotyczy przede wszystkim ciężarówek i autobusów, którym na podmokłej, wąskiej, szutrowej szosie łatwo stoczyć się w przepaść lub wywrócić. Jedną z takich przewróconych ciężarówek mijamy w połowie drogi. Prawdopodobnie kierowca próbował uciekać przed spadającymi kamieniami i wykonał ostry skręt. Po wyczerpującej jeździe jesteśmy wreszcie w Skardu. Przed jutrzejszym wyjściem trzeba dopełnić formalności na posterunku i otrzymać pozwolenie, do czego niezbędne są oryginały naszych paszportów. Skardu jest bazą wypadową dla trekkerów i ekip wspinaczkowych na K2, Nanga Parbat i Broad Peak. Nie znajdziemy tu jednak wielu sklepów ze sprzętem górskich, dyskotek czy restauracji pod turystów, takich jak w Nepalu. Miasto zachowało swój tradycyjny, lokalny charakter z jedzeniem z ulicy i z pelunowatymi knajpkami, gdzie jemy razem z Pakistańczykami. Gdy idziemy przez miasto, wiele osób macha i uśmiecha się do nas. Niektórzy zatrzymują się, by nas pozdrowić i chwilę z nami porozmawiać albo zrobić sobie zdjęcie. Turystów jest tu jak na lekarstwo. My widzieliśmy zaledwie kilku. Ze względu na święta wojsko pracuje leniwie i do późnej nocy jesteśmy trzymani w niepewności co do pozwolenia, ale przed północą otrzymujemy telefon z posterunku, że pozwolenie jest gotowe. Dziś czeka nas 10 godzin jazdy do pierwszego obozu o nazwie Barduma. Kilka razy musimy przejechać przez stare drewniane mosty, które aż jęczą pod naszym ciężarem. Po drodze zatrzymujemy się w miasteczku Askole, by poza obiadem kupić kozę i kury, które zjemy podczas trekkingu. Dodatkową atrakcją są przejazdy przez rwącą rzekę i jazda podmokłymi kolejnami nad przepaściami. W tej części Pakistanu mieści się wiele baz wojskowych i w wielu miejscach obowiązuje zakaz filmowania i fotografowania, a wszyscy wjeżdżający muszą się zarejestrować. Thank you.
Na miejsce dojeżdżamy w deszczu i spędzamy wreszcie pierwszą noc pod namiotami. Naszej czteroosobowej ekipie towarzyszy przewodnik, asystent przewodnika, kucharz, pomocnik i 32 tragarzy. Kilkunastoosobowym ekipom towarzyszy nawet 90 tragarzy. Na trasie trekkingu nie ma żadnych schronisk, gdzie można by było coś kupić, dlatego wszystkie niezbędne rzeczy na półtora tygodnia musimy zabrać ze sobą. Na trasie spotykamy młodych, liberalnych muzyków i filmowców z Pakistanu, którzy nie stronią od pakistańskiego wina i marihuany. Jedno i drugie jest w tym kraju zakazane. W górach mogą jednak pozwolić sobie na odrobinę luzu. Nawiązujemy pierwsze rozmowy z naszą obsługą i okazuje się, że chodzili oni z takimi sławami jak Wielicki, Bielecki, Messner czy Tomek Mackiewicz, o którym bardzo ciepło się wypowiadają. Tomek żył i zachowywał się jak jeden z nich i tak też był traktowany przez lokalną społeczność. Nie wywyższał się, słynął z dobrego serca i skromności, a zebrane ze zbiórek pieniądze rozdawał biedniejszym od siebie. Po zdobyciu Nanga Parbat pieniądze ze sprzedaży książek, wywiadów i prelekcji planował przeznaczyć na założenie paneli słonecznych w wioskach pod Nanga Parbat. Gani, asystent przewodnika, towarzyszył Tomkowi przez 7 sezonów i ostatni raz widział go w bazie pod Nanga Parbat tuż przed jego feralnym wyjściem. Dziś także dochodzą nas smutne wieści. Tym razem o śmierci słynnego koreańskiego himalaisty podczas ataku na Broad Peak. Już za drugim obozem wkraczamy na lodowiec Baltoro. Ze względu na to, że lodowiec ciągle się przemieszcza, nie ma tu wyznaczonej stałej trasy. Idzie się po ogromnych hałdach kamieni na zmianę w górę i w dół. Niektóre kamienie są niewielkie, inne ogromne i niestabilne, gdzie łatwo skręcić sobie kostkę albo upaść i się poodbijać. Zdarza się, że kamienie pod naszym ciężarem się obsuwają. W niektórych miejscach warstwa ziemi na lodzie jest tak cienka, że bardzo łatwo się poślizgnąć, a szczególnie niebezpieczne są przejścia po zboczach nad ogromnymi kilkumetrowymi szczelinami. Niektóre z nich sięgają nawet kilkunastu metrów. Dodatkowo trekking utrudnia nam lejący się prawie codziennie żar z nieba. W nocy z kolei w wyżej położonych obozach temperatury spadają poniżej zera.
ryzyko udaru i choroby wysokościowej rekompensują niesamowite widoki, a zwieńczeniem wysiłków jest wizyta w bazach pod Broad Peakiem i pod K2. Góry w ostatnich dniach nie są łaskawe. Codziennie słyszymy tutaj od różnych ekip o wypadkach śmiertelnych. Samina Beck z pakistańskiej ekipy opowiada nam, że wczoraj stracili kolegę, którego zabiła lawina, a dwie osoby w stanie ciężkim zostały przetransportowane do szpitala. Vitaliemu Lazo, który przyjechał tu z ekipą filmową, również atak szczytowy się nie udał. Vitali opowiada nam, że kilka dni temu brał udział w akcji ratunkowej na Broad Peak, kiedy zginął koreański himalaista. Niestety znalazł już tylko ciało. Droga pod K2 z ostatniego obozu, w którym śpimy, czyli Concordii, to 4-godzinny trekking w jedną stronę wzdłuż lodowca nad potężnymi szczelinami i po niestabilnych głazach. Dodając do tego przerwy na odpoczynek i obiad, ten czas znacznie się wydłuża. Dlatego najlepiej wyjść przed 7 rano, aby zdążyć przed zmierzchem. Po zmierzchu bardzo łatwo jest tutaj zgubić drogę i wpaść do szczeliny. Dziś spędzamy ostatnią noc na Concordii, a jutro rano czeka nas droga w dół. Niestety, z powodu załamania się pogody, powrót przez przełęcz Gondogorola nie jest możliwy. Już na Concordii wiatr porwał namiot z hiszpańską ekipą w środku. Na szczęście skończyło się na kilku siniakach,
ale na przełęczy będzie wiało o wiele mocniej. Temperatury mają sięgać minus 40 stopni i spodziewana jest śnieżyca. W takich warunkach można zamarznąć w ciągu kilku minut. W bazie pod Broad Peakiem spotykamy Monikę Witkowską, która zaprasza nas na herbatę i opowiada nam o swoim niestety nieudanym ataku szczytowym. Ze względu na zagrożenie życia schodzimy tą samą trasą, którą przyszliśmy. Pogoda i tu się załamuje, a lodowiec pod wpływem ulewy całkowicie się zmienia, przez co musimy wytyczać nową trasę, bo ta, którą przyszliśmy, już nie istnieje. Ulewa podniosła znacznie poziomy rzek, przez które trzeba teraz przechodzić po pas w wodzie. Prąd jest na tyle silny, że przechodząc musimy trzymać się siebie nawzajem, by się nie przewrócić. Jeden odcinek trzeba przejść po skałach tuż nad wodą, trzymając się kabla telefonicznego i uważać, by nie wpaść do rwącej rzeki. Trasa jest wyczerpująca nawet dla tragarzy. Naszego kucharza znajdujemy nieprzytomnego na kamieniach i trzeba go sprowadzać do obozu w kilka osób. Nie jest on w stanie sam iść. Wydaje się, że najgorsze jest już za nami, bo sama jazda nad przepaściami nie robi już na nas żadnego wrażenia. Okazuje się jednak, że jesteśmy w błędzie. Okazuje się, że część dróg została całkowicie zmyta wskutek ulew. Niedaleko wioski Chusze całkowicie zawaliła się droga. Wiedząc parę godzin wcześniej, agencja zorganizowała nam kolejnego jeepa po drugiej stronie przepaści. Musimy do niej zejść, przeprawić się przez rwącą rzekę na dole i wspiąć na górę do drogi ze wszystkimi bagażami. Najtrudniejszy odcinek czeka nas pod wieczór. Bo tam, gdzie wcześniej była droga, jest teraz ogromna wyrwa i wodospad. Ani przejazd tędy, ani przejście, ani pozostanie tutaj nie jest bezpieczne, bo z góry w każdej chwili mogą spaść na nas kamienie. We'll be right back.
30 tragarzy pracuje tutaj przez 5 godzin, przetaczając ogromne głazy, by zatamować wodę i udrożnić przejazd. Po kolana w wodzie i w błocie przechodzimy ten odcinek pieszo, a samochody przejeżdżają go dosłownie centymetry nad przepaścią. Niedaleko Skardu warto odwiedzić jezioro Kaczura. Jest to bardzo popularne miejsce wśród pakistańskich turystów. Z zagranicznych są tylko 4 osoby i jest to nasza ekipa. Znajduje się tu hotel i kilka małych knajpek, w których goście spokojnie sączą pakistańską herbatę. Jest to herbata z mlekiem, solą i cukrem. Przy jeziorze można wypożyczyć łodzie, kajaki i rowery wodne. Islamabad odwiedzamy park na wzgórzu z widokiem na całe miasto. Widać stąd słynny meczet króla Faisala, do którego udajemy się chwilę później. Ten nowoczesny meczet został wybudowany w 1986 roku przez tegoż właśnie saudyjskiego króla i kosztował on 120 milionów dolarów. Był on darem od Arabii Saudyjskiej dla Pakistanu. Karachi to ostatni punkt naszej wyprawy. Z powodu szerzącej się nowej mutacji wirusa prawie całe miasto jest zamknięte. Pakistan zaskoczył nas swoją otwartością, autentycznością i gościnnością.